Siema wszystkim, z Przemkiem, moim trenerem personalnym dzisiaj. Zaczynamy zaraz trening. Będziemy używać 5-litrowej bańki, dodatkowo z tyłu tarcze i jakieś ćwiczenia. Będziecie mogli zobaczyć ten trening, który możecie wykonać w domu. Znaczy wiadomo, że tarcze nie, no bo do tarczy kogoś potrzeba. Ale parę ćwiczeń Przemek pokaże, dokładnie takich, które możecie sami wykonać w domu z użyciem tylko 5-litrowej bańki. Jest to dobre i dla facetów, i dla kobiet. Także oglądajcie ten odcinek. Rozgrzeweczka w toku. Była lufa pytanie, będzie lewy prawy pytanie. Ale nie grzeje dzisiaj tak mocno, nie? No, jest spoko. O, kankan. Proszę. I dawaj teraz kilka przysiadów. A, to robisz burpisy w takim razie, nie to co innego. Trzeba wypocić. Jest co? Dobra, tak jak mówiłem, pokażemy wam jakieś przykładowe ćwiczenia z użyciem bańki 5-litrowej, małych butelek. Także te ćwiczenia mogą wykonywać i kobiety, i faceci. Dla facetów oczywiście dwie 5-litrowe powinny być bańki. My niestety drugiej nie mamy, ale możecie sobie wyobrazić. Będziemy improwizować. Dokładnie. Dobra, zaczynamy ćwiczenie. Będzie w jednej serii będzie 5 ćwiczeń jednominutowych i minutowa przerwa, gdzie robimy walkę z cieniem lub jak ktoś nie potrafi boksować, robi sobie po prostu pajacyki, jakiś bieg w miejscu. Coś takiego. Serii wykonujemy dokładnie 5, czyli jest to wtedy półgodzinny trening. Następnie zaczniemy tarczę. Także oglądajcie. Dobra, pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy od przysiadów. Z wyciskaniem na barki jeszcze. Jedno ćwiczenie wykonujemy minutę, bez przerwy. No wiadomo, jak jest cięższy ciężar, to wiadomo, jest trochę trudniej. Lżej się, jest trochę lżej. No zobacz, pajączek sobie daje radę. Ja niestety muszę zrobić sobie przerwę jeszcze, bo póki tatu się nie zagoił. Stopa jeszcze trochę dojechana, ale myślę, że parę dni będzie ok. Nie? Dobra, następny zrób. Tu się zjechał za bardzo. Przysiad i do tego bicepsik, nie? I tak samo jak się połączyć te dwa ćwiczenia, jedno po drugim. To fajnie to działa, nie? Szczególnie na nogi. Tutaj uda, pośladki dojechane na nogi. Do tego jeszcze brzuszek. Dobra, następne. Weź butelki małe. Tak, sobie pamiętajcie, to następne ćwiczenie, jakby to facet robił, chwytacie dwie 5-litrowe. My niestety żyjemy tych. Ale kończysz jak minutkę, tak pomachasz na boki. Czyli na przykład 30 powtórzeń na boki, z 10 do przodu i z 10 do tyłu. Dobra, następne. Czekaj, to były 3, czyli teraz zrobimy czwarte. Musimy znaleźć palmę. Tak. Ja macie ścianę. My normalnie byście opierali o ścianę. Czyli da, plecy proste, tu wyprostowane i robimy takie bass drivers, nie? I zwolni trochę. Tutaj powinieneś poczuć dobrze brzuch, tak samo barki, przód barków. Też fajne ćwiczenia, tak minutkę potrzymacie, to tak samo też nogi dostają dosyć mocno, nie? Dobra, wystarczy?
teraz co? Scroller miały być, tak? Mhm. Takie bardziej dynamiczne ćwiczenie, żeby coś jeszcze dołożyć, nie? Czyli ja na przykład klasnę, możecie mieć, nie wiem, kogoś z sobą, albo tak po prostu sami sobie, nie? Czyli ja klasnę, on robi delikatne scroller, nie? Dobra, i teraz takie dodatkowe ćwiczenie, po tym mamy, czyli jest 5 ćwiczeń dodatkowe właśnie, tak jak gadaliśmy wcześniej, shadowboxing, walka z cieniem, albo jak mówię, ktoś nie potrafi, może sobie dołożyć, żeby się do basenu nie wrzucił zaraz. A na przykład, jeśli ktoś nie potrafi, to mówię, pajacyki. I też trochę pracy jest wykonanej, nie? No i teraz zrobimy przeważnie przerwę. Minutkę, półtorej minuty i lecimy dalej z powrotem do same ćwiczenia, nie? Dokładnie. A my teraz zaczynamy tarczę. Znaczy, my sobie dokończymy to, co mam robić. Ja przerywam filmik. Później lecimy tarczę. Dobra, teraz wam pokażemy 5 kombinacji. Będziemy robić bardzo takie podstawowe, ponieważ Przemek ma dalej nogę rozwaloną. I to są tak samo kombinacje, które możecie wykonać samemu w domu, jeżeli nie macie żadnego partnera treningowego. Po prostu tak jakby walkę z cieniem sobie robicie. Dobra, zaczynamy. Dołożymy jeszcze ćwiczenie, czyli Piotrek zrobi 3 kombinacje i później do tego jeden z flow, tak? Ta pierwsza, tak, no. I później z powrotem to samo, nie? Czyli na początek raz, dwa, trzy, cztery. No, dobra. Trzy razy, nie? Jakieś. Powiem co, ale 3 minutki, no to, no to jest dobrze, nie? Następna, zmieniamy trochę kombinację i dokładamy przysiady, nie? Czyli raz, dwa, zejście, raz, dwa, trzy. Tak, czyli tak, znowu 3 kombinacje. I 3 przysiady. Raz, dwa, trzy. Albo ja bym pasował w patrze. Pracujemy nad kardio, jeszcze. I 3 przysiady. Dobra? No i wykropi. Dokładnie. Dobra, lecimy. I teraz zaczynamy wykropi. Dobra, dawaj tak. No mogę tak samo tam przytrzymać, nie? Jeszcze raz i druga strona. Pa. 3 albo 5 i lecimy znowu to samo, nie? I znowu wykroki. Można trzymać pa albo normalnie w górę, nie? Trzy i druga strona. Raz, druga, 3, pięknie. No. Jeszcze trochę popracujemy nad brzuszkiem. Znowu weźmiemy tą butelkę, co wcześniej nie pracowaliśmy. To macie jakiegoś ketla albo ciężarek, to też fajnie, no albo butelka z wodą, nie? I tak, 10 tych machniesz, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. I walimy 4 sierpy mocne. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak jest. I znowu to samo, nie? A, idzie. Dobra. I znowu to samo. Tak jest. I znowu mówię, takie 3 minutowe rundy, nie? 3, może nawet 4 minuty. Tak jest. Ostatnia runda, teraz też taka dosyć mocno kondycyjna. Robimy 3 proste kombinacje, 2 czy 4 i do tego tak samo dokładamy ćwiczenie. Albo przysiad, albo wyskok, albo scroll, nie? Dokładnie. Czyli tak, 2, 3, 4 i teraz przysiad. Jeszcze raz. 3, 4, wyskok. Tak jest. 2, 3, 4 i
i od początku znowu, nie? Czyli przysiad, dyskok, po całym tym, tak żeby lekko uspokoić organizm, bo wiadomo, że jest ciężko. Robicie sobie 3 minuty luźniutkiej walki z cieniem, wszystko, jakieś kopnięcia, kolana i na koniec łokieć, buła, łokieć, kołowrotek, nie, i sobie chodzicie. Na sam koniec wszystko szepnąć, żeby się rozluźniło, rozciąganie i taki godzinny, mocny trening zaliczony. I to trening, który możecie sami zrobić w domu. Ja mam Przemka, także trochę mam lepiej, ale wy też go możecie wykonać. Dobra, dzięki wielkie, Przemek, za trening. Kolejny odcinek za parę dni. Pozdrawiam.